Uwaga, Boxdel schudł aż 12 kg. Jest to jego ogromny sukces i z mojej strony prawdziwe, szczere gratulacje. Ale mówiłem, że jeśli wprowadzisz tak dragońskie zmiany, schudniesz. I to właśnie osiągnąłeś. Ale co później? Ponieważ w przeszłości nieraz odchudzałeś się i później miałeś efekt jojo. I boję się, że w tym przypadku będzie podobnie. Bo ja widziałem też te materiały profesjonalistów, którzy tam komentowali, jeżeli chodzi o diety. I zobaczcie, o mnie dbali profesjonaliści wcześniej. A mimo wszystko nie zrobiłem takiego progresu od dłuższego czasu. Mówiłeś, że oglądałeś mój film, ale chyba nie do końca, ponieważ proponowałem Ci całkiem coś innego niż w przyszłości proponowali Ci dietetycy czy kulturyści. Kulturyści wprowadzają diety dragońskie, zmiany oparte o swoje doświadczenie i chcą z każdego zrobić zawodnika i poprzez cierpienie osiągnąć sukces. Na krótko. Ale podam Ci na moim przykładzie, może Cię to zmotywuje do zmian w tym trybie, który teraz prezentujesz. Mianowicie, miałem 3 etapy redukcji. Pierwszy etap był oparty o samą dietę bez treningu i oczywiście bez środków. Dużo wcześniej odstawiłem środki, aby nie miały wpływu na jakiś sztuczny spadek wagi. To jest bardzo istotne. Ale schudłem wtedy z około 115 kg na 88, no około 88 kg. I tak wyglądałem. Co jadłem? To co lubiłem, to znaczy budyń, naleśniki, kiełbasę, frytki. Czyli niewiele zmieniałem swoje menu w stosunku do tego, co wcześniej jadłem, ale liczyłem po prostu zwyczajnie kalorie. I Twoja strategia zaproponowana w tym filmie? Sobie robię tak, że ja nie liczę dni, jeżeli chodzi o te makro, tylko ja biorę pod uwagę 7 dni, cały tydzień. Jest też bardzo dobra. Mianowicie, też imprezowałem, więc wiedziałem, że wtedy liczy się tryb tygodniowy, tygodniowe liczenie kalorii. Jeżeli w danym dniu miałem psychikę na tyle mocną, że mogłem mieć większy, ujemny bilans kaloryczny, bo wiedziałem, że później jest impreza w weekend, no to tak robiłem, czyli bardzo mocno obcinałem na przykład 2, 3, 4 dni przed imprezą kalorie, aby podczas imprezy móc jeść to co inni, bez specjalnych ograniczeń. Ja zawsze zaczynam od 25 do 35 minut bieżni, a potem idę i robię full body workout i na razie po prostu rozkręcam sobie metabolizm. I tu przydałaby się zmiana, mała zmiana. Nie rób cardio przed treningiem siłowym, ponieważ trening siłowy to jest świętość. To dzięki temu, że masz trening siłowy, utrzymasz masę mięśniową, a jeżeli poprzez cardio przed treningiem spada jego efektywność i podwyższa się kortyzol, to w istocie rzeczy robienie cardio przed treningiem siłowym nie ma po prostu sensu. Miałeś już efekt jojo, więc zrób wszystko jak najlepiej, aby te mięśnie utrzymać, bo później będzie Ci dużo łatwiej utrzymać wagę, którą osiągniesz. Dodaj, zmiana Michała nie wynika z tego, że tutaj ktośkolwiek robi na eksperta, tylko jesteśmy dwójką gości, którzy się na tym nie znają, a ci, którzy po drodze pierdzieli dużo głupot, powiela czasem wiele głupot, ale to jest przygoda, to jest historia. Jestem w pełni świadomy, że nie jesteście specjalistami i taki cel tego filmu nie był. Celem była motywacja, wzajemna motywacja między sobą, jak i osób, które Was oglądają. Te osoby, które Was oglądają, to są osoby w bardzo młodym wieku, dużo młodsze niż osoby, które mnie oglądają. I wiem, że jak ktoś ma własnego idola, to postępuje tak samo. Więc bardzo ważne jest podkreślanie bardzo mocno, że ta droga Wasza nie do końca jest dobra. I właśnie w filmie poprzednim tego brakowało. Była tylko mała anotacja o tym, natomiast brakowało tego, co zrobiliście w tym filmie. Jeśli materiał Wam się podobał, łapka w górę, będzie 3000, wtedy ta seria będzie kontynuowana. Napiszcie w komentarzach, jaki film mam skomentować. Reklama, uwaga, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma.